Witamy serdecznie na konferencji prasowej Partii Razem. Dzisiaj spotykamy się w Łomży. Z nami jest kandydat z ziemi łomżyńskiej, z Łomży, pan Tadeusz Nowak. Tadeusz Nowak jest wykładowcą akademickim, politologiem, specjalistą w sprawach obrony narodowej. Również jest prezesem stowarzyszenia działającego na rzecz lokalnej demokracji i samorządności. Nasza partia nie jest szeroko znana w Polsce. Powstała, została zarejestrowana dopiero w lipcu tego roku. Powstała oddolnie, w sposób demokratyczny. Stworzyli ją młodzi ludzie, świadomi tego, że nie mają na kogo głosować. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Stworzyć ugrupowanie od podstaw, aby mogło ich reprezentować. Nie znajdziecie w naszej partii ludzi znanych z telewizji. Nie znajdziecie celebrytów z show biznesu. Są to zwykli ludzie, pracownicy różnych zawodów. Cechą charakterystyczną naszej partii, która w gruncie rzeczy odróżnia organizację od innych partii, jest kolektywny sposób podejmowania decyzji. U nas nie ma prezesów, przewodniczących, sekretarzy. Partia Razem postanowiła przystąpić do wyborów parlamentarnych, nie wchodząc w żadne koalicje. Samodzielnie przystąpiła do wyborów. Zebrano podpisy upoważniające do zarejestrowania list wyborczych we wszystkich 41 okręgach w całym kraju. Partia Razem jest jedną z 8, które przystępują do wyborów w skali całej Polski. Jest jedyną partią z tych 8 komitetów partyjnych, która posiada jednakową liczbę mężczyzn i kobiet na swoich listach wyborczych. Mężczyźni i kobiety są rozmieszczeni na liście naprzemiennie, czyli zrealizowany jest tak zwany suwak. Kampanię wyborczą prowadzimy wśród ludzi. Nie znajdziecie Państwo kandydatów partii Razem na billboardach, na banerach zaśmiecających ulice i krajobraz. Chcemy zachęcać do głosowania na nas, będąc wśród ludzi. Za mną stoi kilka młodych osób, członków partii Razem. W zasadzie delegacja. Reszta członków partii Razem jest w tej chwili na ulicach Białegostoku i prowadzi kampanię wyborczą. Nie bez kozery wybraliśmy to właśnie miejsce przeprowadzenia konferencji. Jestem mieszkańcem tego osiedla. Jestem mieszkańcem Łomży. Za nami widać plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Największy w całym mieście. Otacza nas osiedle. Duże osiedle. Letnią porą ten plac zabaw tętni życiem. Beztrosko bawią się na nim dzieci i młodzież. I razem zadajmy pytanie ich rodzicom, ich dziadkom. Jaka czeka ich przyszłość? Czy będą mieli pracę? Czy będą mieli godną płacę? Czy warunki pracy będą odpowiednie? Czy będą mieli samodzielne mieszkania? Niskopłatne. Czy będzie ich stać na te mieszkania? W jakim otoczeniu będą żyli? Czy jakość usług publicznych będzie odpowiednia? Szkoły, przedszkola, żłobki, szpitala,
szpitale przechodnie. I wreszcie, w jakiej rzeczywistości politycznej przyjdzie im żyć? Czy wciąż inni będą za nich decydować? A może ulegnie poprawie jakość demokracji? Na te wszystkie pytania warto sobie zadać. Te wszystkie pytania warto sobie zadać w obecnej rzeczywistości, kiedy płace, kiedy brak pracy, kiedy płace są bardzo niskie. Emigranci pytani o powód swoich wyjazdów za granicę w 75% odpowiadają, że zmusiły ich do wyjazdu niskie płace. Co to znaczy godna płaca? To taka, która zapewnia codzienny byt, a także pozwala nieco zaoszczędzić na przyszłość. Niestety wielu ludzi w Polsce nie ma takiej możliwości. Żyje z dnia na dzień. Czy również to ma czekać tych młodych ludzi? Czy taka przyszłość, czy taką przyszłość mamy zgotować naszym dzieciom i wnukom? Zadajcie sobie, drodzy wyborcy, to pytanie. Minęło 25 lat od upadku PRL-u. Jest to czas jednego pokolenia. Rządziły różne partie, które nadal przystępują do wyborów. Nadal chcą, żeby im zaufać. Natomiast przez te 25 lat niewiele zrobiły dla poprawy ludzkiego bytu. Wysokość PKB nie jest najważniejsza. Ważne jest, jak obywatel, jak mieszkaniec czuje się w swoim otoczeniu zamieszkania. W tej chwili 10% pracowników otrzymuje minimalną płacę. 50% pracowników zarabia poniżej średniej krajowej. Jak mają zapracować na mieszkania? W tej chwili brakuje blisko 1,5 miliona mieszkań. Programy Rodzina na swoim bądź Mieszkania dla młodych nie spełniły zakładanych oczekiwań. Skorzystali na tym deweloperzy i banki. Nasza propozycja, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, jest taka, aby zwiększyć środki budżetowe z 1 miliarda, który był przeznaczony obecnie, do 10 miliardów i przeznaczyć te pieniądze na bezpośrednio na pomoc ludziom. Przy czym należy skierować te pieniądze na mieszkalnictwo komunalne, czynszowe. Tak jak to jest w większości państw Europy Zachodniej. Wtedy mieszkania staną się bardziej dostępne i tańsze. Chcemy w sposób znaczny ograniczyć bądź zlikwidować umowy śmieciowe. Zapewne Państwo wiedzą, że osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne nie są w świetle kodeksu pracy pracownikami. Nie mogą się zrzeszać w związki zawodowe. Nie mają swojej reprezentacji. Zamierzamy to zmienić. Dopóki nie zostaną zlikwidowane umowy śmieciowe, pracownicy, ludzie zatrudnieni w taki sposób, powinni mieć również swoją reprezentację, a reprezentanci powinni korzystać z takich praw, jak mają przedstawiciele związków zawodowych. Zamierzamy zwiększyć płacę minimalną.
zamierzamy wprowadzić większe obciążenie podatkowe dla bogatych, ponieważ w tej chwili to biedni, ta część uboższa społeczeństwa ponosi koszty transformacji. Najniższa stawka podatkowa byłaby zerowa i obowiązywała od 12 do 12 tysięcy złotych. Natomiast bogaci, którzy zarabiają powyżej 500 tysięcy, płaciliby stawkę podatkową 75%. Przypomnę tylko, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś powiedziałby, że to jest wysoki podatek dla bogatych, chciałbym przypomnieć, że swego czasu w Stanach Zjednoczonych, żeby ograniczyć różnice między bogatymi i biednymi, dla bogatych wprowadzono stawkę 95%. Zamierzamy również zwiększyć partycypację obywateli w rządzeniu i w procesie demokratycznym. Ograniczyć liczbę kadencji do 2. W tej chwili, przypomnę, 70% burmistrzów, wójtów, prezydentów pełni kadencję już 3. raz. Natomiast co 10. włodarz administracji terenowej pełni kadencję, rządzi od czasów transformacji. Od momentu, kiedy wprowadzono bezpośredni wybór. Chcemy zmienić ordynację wyborczą do Sejmu w taki sposób, aby zachowane były zalety sposobu większościowego, głosowania większościowego i głosowania proporcjonalnego. Mianowicie wprowadzić tak zwany pojedynczy głos przechodni. To kilka z pakietu naszych propozycji. Obszerne, szczegółowe zmiany, jakie proponujemy, zawarte są w tym oto programie Partii Razem, gdzie postawiona jest diagnoza problemów oraz sposoby ich rozwiązywania. Wyborcy mogliby zapytać, czy podzielić się taką refleksją, że wiele z tych postulatów zapowiadają inne partie. Owszem, tylko czy warto im zaufać? To, co zapowiadają obecnie, nie zdołali wprowadzić przez lata funkcjonowania w polityce. My stanowimy autentyczną siłę polityczną, która zamierza sama pomóc własnym członkom, młodym ludziom oraz reprezentować tą uboższą część społeczeństwa, wciąż pokrzywdzoną w okresie transformacji. Może warto zaznaczyć, ja już mam swoje lata, ale kandydaci na naszych listach wyborczych, średnia wieku kandydatów jest najniższa spośród tych 8 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Na Podlasiu jest to 33 lata. Więc ja stanowię ewenement w tym przypadku. Ale myślę, że jest to też zaleta łączenia młodości, entuzjazmu z doświadczeniem. Zachęcam szanownych Państwa do
dania nam szansy w tegorocznych wyborach i zagłosowania na partię Razem. Jest takie powiedzenie, też przytoczę mojego ulubionego politologa Cycerona, który twierdził, że okres dla większości sił politycznych, okres między wyborami jest stracony. Władza nie porozumiewa się z obywatelami w trakcie kadencji. My chcemy to zmienić. Chcemy rozmawiać z radami osiedli, zarządami osiedli, z ogrodami działkowymi, których w Łomży i w okolicach jest 7, aby na bieżąco znać bolączki obywateli, aby nie pozostawiać ludzi samych z ich problemami. Dlatego też, co prawda, nie są to wybory samorządowe, ale ta więź parlamentarzysty z mieszkańcami swojego otoczenia, swojego miasta, swojej gminy powinna być zachowana. Co jest takim głównym problemem według pana? Myślę, że problemem nie tylko Łomży, ale i miast regionów wschodnich, prawda, jest niestety zapóźnienie rozwojowe. Mówi się o podziale na polskie A i B. W Polsce przyjęto rozwój regionalny preferujący duże miasta, duże aglomeracje. Powoduje to podział Polski na obszary względnie zasobne, ale również obszary zapóźnione w rozwoju, słabsze. Natomiast to jest powód, dla którego ludzie z tych regionów uciekają. Myślę, że również mieszkańcy Łomży i tego osiedla wiele swoich dzieci wysłali na naukę, do pracy, do Warszawy. Są takie przewidywania statystyczne, że do 2050 roku z regionów wschodnich, a z Podlasia w szczególności, z tych regionów ubędzie 20% ludności. To jest bardzo dużo. Chodzi natomiast o to, żeby w tych regionach rozwijać sieć usług. Mało tego, chodzi o to, aby przenosić część urzędów centralnych, tak jak to chociażby ma miejsce w Niemczech, do miast, do byłych chociażby miast wojewódzkich, jakim była Łomża. Podam przykład. Agencja Frontex, która ma siedzibę, Agencja Unii Europejskiej do spraw ochrony granic zewnętrznych, ma w tej chwili siedzibę w Warszawie, a byłoby to nawet zasadne, aby mieściła się chociażby w Białymstoku, prawda? Bądź w Łomży. Takich delegatur, takich instytucji można przenieść z Warszawy na wschód Polski bardzo wiele. To jest między innymi przyszłość w rozwoju tych regionów wschodnich. Ponadto rozwój innowacyjności przemysłu. To są obszary o znacznej produkcji rolnej. Tu można rozwijać i szkolnictwo, które będzie kuźnią kadr dla przemysłu żywnościowego, spożywczego, jak również rozwijać usługi publiczne. Żłobek, przedszkole, szkoła, przychodnia muszą być blisko mieszkańców, muszą być blisko ludzi. Jak Państwo sami wiecie, o jakości życia każdego z nas w znaczny sposób decyduje to, jak się czujemy we własnym środowisku. Potępiamy również mającą miejsce również w Łomży walkę
dużych ugrupowań politycznych we własnym łonie. To nie sprzyja jakości rządzenia. To bulwersuje ludzi, ponieważ energia władz nie jest poświęcona budowaniu dobrych relacji z mieszkańcami, z obywatelami, nie służy pomocy im, lecz jest wyładowywana na własnych niesnaskach i walce wewnątrzpartyjnej. My chcemy tego uniknąć.